Wyjazdy na wycieczki, remonty mieszkania czy dodatkowa praca zarobkowa to tylko niektóre przykłady wykorzystywania zwolnień lekarskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje ich wykorzystywanie oraz poprawność orzekania niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy jest po to, żeby ktoś mógł się leczyć, żeby wrócił do zdrowia. Jeżeli więc ktoś taki zasiłek czy z ZUS, czy od własnego pracodawcy dostaje, to oznacza, że po pierwsze nie może pracować, nie może wyjeżdżać na wakacje i nie może zajmować się pracami domowymi, ogródkowymi lub pracować w konkurencyjnej firmie, bo w takim przypadku zasiłek zostanie mu zabrany i będzie musiał zwrócić go do ZUS wraz z odsetkami. Według statystyk pandemia nie wpłynęła na ilość wystawionych zwolnień. Na Dolnym Śląsku w 2019 roku było ponad 1 600 000 zwolnień, natomiast w 2020 było ich około 1 700 000, z czego prawie 1 000 było zakwestionowanych, a dzięki temu udało odzyskać się ponad 880 000 złotych. Rekordzista natomiast musiał zwrócić do ZUS prawie 30 000. No, zasiłek chorobowy nie jest dodatkowym źródłem dochodu. On zastępuje to źródło dochodu, które tracimy wtedy, gdy jesteśmy chorzy. A więc to nie jest tak, że jak ja u jednego pracodawcy jestem na zwolnieniu lekarskim, to mogę pracować u drugiego i u jednego dostawać zasiłek chorobowy, a u drugiego normalną wypłatę. Pandemia wpłynęła jednak na sposób kontrolowania osób pobierających świadczenia. Jeszcze na początku pandemii badania lekarskie w ZUS były odwołane. Aktualnie oprócz kontroli dokumentacji medycznej oraz pozyskiwania wyjaśnień lekarzy wystawiających zwolnienia, osoba pobierająca świadczenia z tytułu zwolnienia lekarskiego może zostać wezwana do kontroli bezpośredniej przez lekarza orzecznika w ZUS. W 2020 roku w całej Polsce ZUS skontrolował ponad 55 000 zwolnień lekarskich, z czego ponad 10 000 zakwestionował na kwotę blisko 15,5 miliona złotych.